konferencji prasowej po ogłoszeniu wyroku. Przepraszam, że troszkę się opóźniła konferencja i może dlatego prosimy od razu o pytania. Rafał Poniatowski, TVN24. Przepraszam, ja mam, powiedziałbym, lekką serię pytań. Pierwsze pytanie dotyczy dokładnie tej rozprawy, której byliśmy świadkami ogłoszenia wyroku. Co w obliczu tego wyroku dalej z Radą Mediów Narodowych, która, jak wiadomo, to było publicznie przez twórców tej ustawy o Radzie Mediów Narodowych, mówię o tej drugiej ustawie, którą dzisiaj Trybunał się nie zajmował, oczywiście, to jest jasne, ale ona przejęła część kompetencji od ministra skarbu, który wcześniej odebrał te kompetencje Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji na mocy nowelizacji, którą dzisiaj Trybunał się zajmował. Stąd moje pytanie, jak dalej z organizacją pracy w tej sferze. I chciałbym zapytać jeszcze o dwie kwestie. Pan sędzia sprawozdawca mówił, że Trybunał zajmował się, cytuję, wyzuciem konstytucyjnego organu państwa ze swoich właściwości, a w tej chwili trwają prace w parlamencie, nawet dzisiaj trwają prace. Wiemy, że ten projekt trafił z powrotem do Komisji Sprawiedliwości nad tą trzecią ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, która zakłada powołanie PO prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pomimo tego, że w artykuł 194 ustęp 2, o ile dobrze pamiętam, Konstytucji mówi o prezesie i wiceprezesie, czyli ktoś taki jest opisany w Konstytucji, posłowie na podstawie ustawy, jak rozumiem, wciąż przygotowywany, nie mamy jej ostatecznego brzmienia, chcą, aby ktoś taki, jak sądzę, już w przyszłym tygodniu pojawił się w Trybunale Konstytucyjnym. I trzecie pytanie do pana prezesa. Jak pan prezes mógłby podsumować swoje 9 lat. Dzisiaj była ostatnia rozprawa z udziałem pana prezesa, jako prezesa, ale także sędziego Trybunału Konstytucyjnego, z naciskiem może na ten ostatni rok. Dziękuję. Panie redaktorze, ja jestem w stanie zapamiętać tylko 17 słów, a pan użył 297 słów. To ja się podzielę na etapy. Oho. A poza tym to pierwsze pytanie, które mniej więcej pamiętam, bo do 17 słów mniej więcej, to właściwym, myślę, adresatem pańskich pytań mogliby być doradcy prezydenta elekta. Niedawno poznałem historię jego pięknego pola golfowego w północnej Szkocji. Właścicielem tego pola golfowego jest Donald Trump, który jest właścicielem pewnej spółki, która to spółka jest właścicielem w 100% spółki położonej z kolei, bo ta pierwsza w Nowym Jorku, ta kolejna w stanie Idaho, ta z kolei jest właścicielem spółki wszystkie z obszaru mediów i luksusowych pól golfowych. No i to nie jest koniec tego łańcucha. Jest jakaś spółka, która wynajmuje elektryczne samochody, którymi jeżdżą dżentelmeni grający w golfa. No naprawdę, tak mogę odpowiedzieć, nie wiem jak pan sędzia sprawozdawca, na pytanie, kto rządzi tym biznesem i kto pociąga za sznurki. Donald Trump. No i próbując, wydaje mi się, że zapamiętałem trzy pytania. Pierwsze chyba tylko tak naprawdę do mnie było adresowane. Trybunał nie zajmował się ustawą o Radzie Mediów. Wyraźnie też zaznaczał, że nie jest problemem, może inaczej, nie jest centralnym problemem nawet istnienie jakichś nowych organów. Problemem konstytucyjnym w tej sprawie była pozycja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wszystkie te przepisy uznane za niekonstytucyjne, pokazują, gdzie ustawodawca przekroczył to, co konstytucja mu, na co mu pozwalała. I natomiast innym jest problemem, w jaki sposób teraz wkomponuje wykreowany przez siebie nowy organ w procedury, które muszą przewidywać, że to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma mieć centralne miejsce tak, aby realizowała swoje zadania konstytucyjne, stania na straży niezależności tego ładu medialnego w państwie i wolności słowa, bo to przypominam, artykuł 213 łączy obie te sfery.
No i Trybunał oczywiście w ramach tego ładu rozumie, że przez ład, który nie rodzi napięć, a pozwala ludziom uzyskiwać codziennie zróżnicowaną, adresowaną do bardzo różnych grup ludzi, informacje, komentarze. Nie wiem, co jeszcze można na co dzień oferować telewidzom czy radiosłuchaczom, bo przecież mówimy i o radio, i o telewizji. Tak, żeby no, każdy miał poczucie takiej dobrej usługi ze strony mediów publicznych. To jest ład. No bo co z tego, jak ład by polegał na martwej ciszy, jak to określił pięknie Wacław Havel. Też jest ład wtedy. Naprawdę jest spokój, wszyscy znają swoje miejsce. Szereg jest fajnie. To ja do pana prezesa jednak pozwolę sobie skierować pytanie. Pytanie sobie przypomniałem. Tak. Tak. Bardzo dziękuję. Wie pan, mówiąc absolutnie poważnie, to podsumowywać, jeżeli w ogóle jest to podsumowywać, bo tak się często nie podsumowuje innych, to mogą inni, co ja mogę podsumowywać. Powiedzą zadowolony z siebie bufon, narcyz, tak. Ani jedno, ani drugie nie jest prawdą, więc nie chcę unikać podsumowywania, bo nic nie jest zamknięte. Tak naprawdę. Nigdy w moim życiu, no, poza małżeństwem. Ale człowiek przysięga i to tak uroczyście, więc potem się pozwala wpędzić w lata, a potem jest już za późno. A jak pan prezes przewiduje dalsze działania w Trybunale, wokół Trybunału już po pańskim odejściu? Też tu znacznie lepszym adresatem jest pan sędzia Marek Zubik, jeden z trzech kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego, o czym koledzy zapomnieli. Też trzeba brać tabletki na pamięć już. Niczego nie zapomnieliśmy. Wie pan, sąd to jest sąd, ma swoją logikę. I także sędziowie węgierscy, którzy w też bardzo toksycznych warunkach musieli w pierwszym okresie orzekać. Tam wręcz w konstytucji zostało zawarowane, że grupa posłów Zgromadzenia Narodowego, która może przedstawić pytanie o konstytucyjność jakiegoś prawa sądowi konstytucyjnemu, będzie akurat, no, kwestia przypadku, taka decyzja była suwerena, wyższa niż połowa ogólnej liczby posłów do Zgromadzenia Narodowego, czyli nawet wszyscy posłowie partii opozycyjnych, a wiadomo, że opozycja polityczna, parlamentarna w każdym parlamencie jest nieco rozdrobniona i próbuje się pozycjonować to, co będzie za 4 czy za 5 lat. Nawet gdyby była zjednoczona jak jeden mąż, jedna żona, nie byłaby w stanie przedstawić żadnego pytania sądowi konstytucyjnemu. Podstawowa instytucja demokracji konstytucyjnej. Możliwość kwestionowania prawa już po jego uchwaleniu. Większość parlamentarna ma do tego święte prawo i oczekujemy, że parlament będzie stanowił dobre prawo. Ale musimy zostawić swobodę opozycji politycznej sporu konstytucyjnego przed Trybunałem. I ustawodawca, ustrojodawca węgierski wyłączył taką możliwość. I akurat kiedy był u nas pan profesor Lenkowicz, znakomity cywilista węgierski, były ombudsman, który został wybrany do Sądu Konstytucyjnego jeszcze za koalicji liberalno-socjalistycznej, z dumą powiedział, że będzie już inaczej, bo właśnie partia rządząca straciła większość konstytucyjną,
No i teraz, jeżeli partie opozycyjne będą w stanie dogadać się, to przedstawią pytanie prawne sądowi. Ale mówię o tym, bo mówię o logice sądu konstytucyjnego. No właśnie na tym polega to wszystko, że sędzia, prawnik, który zgadza się i decyduje się na to, żeby być sędzią konstytucyjnym, czy sędzią najwyższym, czy po prostu sędzią sądu rejonowego, z natury rzeczy nie może orzekać na telefon, czy na mrugnięcie, czy na pokazanie palcem, czy ruch taki, że nie może czegoś orzec, czegoś zrobić, to w sądzie się nie udaje, to się nie może udać. Ale no to ktoś powie, no to w ogóle po co to wszystko, byłoby może gorzej, ale zawsze jak to u nas jakoś by było. Ale nasze, myślę, wspólne ambicje Polaków były, są i będą takie, żeby to nie było jakoś. Kiedy zostałem tu, jak chce pan podsumowanie, to proste podsumowanie, bardzo proste. I byłem już 3 lata sędzią i znałem Trybunał i ludzi. I to było miejsce mojej pracy. Obszedłem jako prezes. No wypada, żeby jako prezes obejść wszystko. Widziałem różne gmachy ministerialne, gdzie minister nigdy nie wszedł dookoła i nie przeszkadzało mu to, tak jak Ministerstwo Gospodarki na Placu Trzech Krzyży. Jeżeli ktoś z państwa chodzi kiedykolwiek na piechotę, no to tam można było nogi połamać na pękniętych dawno płytach, zapadniętych. Dopiero tu pochwalę obecnego ministra gospodarki. Nagle się dało wyrównać to wszystko. Płyty są porządne i wreszcie tam praktycznie nikt nie wchodzi, bo wszyscy ważni wjeżdżają do garażu podziemnego i wchodzą, wjeżdżają windą prosto do gabinetu. Takie rzeczy trzeba obejrzeć, bo ludzie to szanują, ci, którzy pracują. Kiedy obszedłem, zauważyłem, na przykład jest takie urocze miejsce, zapomniane przez Pana Boga i przez wszystkich, gdzie wiatr napędzał suche liście od kilku lat, jakieś papierki, jakieś plastikowe torebki. Poszedłem do pani dyrektor i powiedziałem: pani dyrektor, tu nie będzie tak jak w Europie, tu jest Europa. I nie interesuje mnie pani, jak pani to osiągnie, ale jest Europa, znaczy, że ja nigdy już nie będę miał potrzeby mówić pani, jak wygląda otoczenie sądu, którym decyduje się o konstytucyjności prawa. I przekonanie tych sędziów, którzy przyszli do nas z innych sądów, było też takie. Tu będę mniej mówił o jakiejkolwiek swojej zasłudze. Ale sędzia Wróbel, jak tu przed po 17 latach w Sądzie Najwyższym, to powiedział: ten sąd pracuje dla sędziego. Jest tak zorganizowany. I dla wszystkich to jest oczywiste i nie trzeba ludziom przypominać, tutaj sędzia jest najważniejszy. Bo najważniejsze jest to, jak będziemy, w jakich warunkach orzekać o konstytucyjności prawa. Więc myślę, że ustawa mówi, że prezes kieruje pracami Trybunału, czyli jest menadżerem tej instytucji, konstytucyjnej instytucji. Jest szefem grupy, licząc siebie również, 15 ludzi, których każdy ma naprawdę bardzo silną władzę, którą daje bezpośrednio Sejm, wybierając tutaj do Trybunału Konstytucyjnego. Jak ktoś by nie rozumiał, jak wielką władzę ci ludzie mają i jak wobec tego jest duże znaczenie, naprawdę duże znaczenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego, że to był zespół ludzi jednocześnie spierających się aż do bólu, ale jednocześnie zawsze zespół ludzi kooperujących ze sobą, nie mijających się, nie czekających na schodach, aż wejdzie czy zejdzie, żeby się nie minąć. A są takie sądy na świecie, gdzie tak jest. U nas tak absolutnie nie było. Ale tak jak jest świadek pan sędzia Zubik, nasz wiekiem najmłodszy sędzia, chyba myślę jeszcze wciąż najmłodszy, ale kiedyś straci tę palmę najmłodszeństwa.
Że tak właśnie jest w naszym sądzie. I sporo zrobiliśmy wspólnie, ale oczywiście różne pomysły musiałem mieć ja, żeby przedyskutować z naszą, nie tylko prawnikami, którzy z nami pracują, ale też z administracją. Na szczęście to jest prawdziwy sąd, czyli generalnie ludzie są tutaj dosyć konserwatywni. Wprowadzenie zasady, że wszystkie dokumenty w sprawie są natychmiast digitalizowane i wieszane pod numerem sprawy. Kiedy zacząłem o tym, to patrzyli na mnie jak na kompletnego wariata. Ujawnia tajemnicę, więc przekonałem ich prostym argumentem. Tak sobie siedziałem, myślałem, wpadłem na pomysł. No przecież skoro tworzenie prawa musi być w pełni jawne, no to kontrolowanie tego prawa też musi być jawne. I jaka jest tajemnica w tym, że ktoś przeczyta treść pytania sądu, czy treść skargi dopuszczonej do rozpoznania merytorycznego, czy treść wniosku. Wartość tylko dodatnia może być, bo nawet jeżeli ktoś ściągnie i przygotuje podobną skargę, to też jest zysk, bo ludzie się wtedy, uprawnione podmioty od siebie uczą. Prawnicy tam pracujący, zwłaszcza w instytucjach publicznych, wtedy realnie mogą się uczyć, jak kwestionować prawo, czy jak go bronić przed Trybunałem, jakich argumentów używać. Zysk dla wszystkich. Ale trzeba było poczekać, nic na siłę. I to się udawało. Bo nie mogło się nie udać w takiej instytucji jak Trybunał Konstytucyjny. Jak będzie potem, to nie ode mnie zależy. To zależało ode mnie. Teraz zależy od sędziego Zubika, więc niech teraz on coś powie. Bardzo proszę, panie sędzio. To poprosimy, tak. Jakie jest w takim razie pytanie do mnie, bo chętnie odpowiem jeżeli na je. Trzeba, jeżeli trzeba konkretnie, panie sędzio, być może przyszły prezesie, bo mamy do czynienia z kandydatem, który w zgromadzeniu ogólnym, aczkolwiek niepełnym, zdobył najwyższą liczbę głosów. Jakie zachowanie sędziów, tych spierających się do bólu, ile i kooperujących, jakiego zachowania sędziów można się spodziewać po wejściu w życie ustawy, którą, no nie wiem o której, ale parlament zapewne przyjmie, tej zawleczkowej, ze względu na taki dość wybuchowy charakter i uruchomienie tą ustawą dwóch wcześniejszych ustaw, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której no, albo sędziowie podporządkują się umocowanemu w jednej z tych ustaw właśnie pełniącemu obowiązki prezesa, albo wiceprezesowi, a za tym idą rozliczne konsekwencje związane z no, czekaniem na wybór prezesa do czerwca, albo wybraniem prezesa natychmiast, nie wiem, pewnie w przyszłym tygodniu. W pierwszym przypadku sędziów byłoby 12 nadal, jak sądzę, gdyby to sędzia Biernat kierował Trybunałem. W innym przypadku pod kierownictwem pełniącego obowiązki prezesa tych sędziów byłoby zapewne 15, jak sądzimy. Pomijając z całym szacunkiem pana prezesa, który jest troszeczkę na wychodnym, chciałem zapytać, jakie zachowania pan przewiduje? Co będzie się działo z Trybunałem od przyszłego tygodnia, od 19 września? Pan prezes powiedział chyba nazwał dwie cechy, które rzeczywiście sąd muszą charakteryzować, że jest trochę konserwatywny i musi być trochę konserwatywny, a drugi jednak jest zespołowy. Ja nie czuję zdolności profetycznych, więc trudno mi jest przypuszczać. Ja bym powiedział tylko, czego byłbym chciał, marzył, uważał, że jest dobre dla Rzeczpospolitej i obywateli. Trybunał musi się składać do osób, które mają zarówno poczucie etosu sędziowskiego, poczucia, że służą dobru wspólnemu, tej determinacji, która pozwala przekraczać własne słabości również w kontaktach z innymi. Wyłączenie tych cech powoduje, że rzeczywiście ani Trybunał nie jest wtedy zespołem, ani to, co jest bardzo trudną jednak pracą, aby umieć w gronie 15 osób o różnych doświadczeniach życiowych, różnych wieku, różnej profesji, jednak odnaleźć tę część wspólną, która pozwala rozstrzygnąć. Ja mogę, trochę nawiązując może jednak do pytania, które panowie zadaliście prezesowi, powiedzieć, ja pamiętam Trybunał, który przez 5 lat pracował nad bardzo różnymi sprawami, ucierały się stanowiska czasami bardzo długo. Pamiętam, gdzie jedna z
pani sędzi potrafiła bardzo chora przyjeżdżać do Trybunału, bo uważała, że to jest jej zadanie. I ja myślę, że Trybunał, mając takich sędziów, będzie trwał w najgorszych nawet czasach, choć wolałbym, żeby były to czasy dobre. A nie ma pan wrażenia, że zamiast sądu zespołowego będzie to sąd, nie szukając daleko, dwuzespołowy? 8 starych sędziów z panem włącznie i 7, jak sądzę, nowych sędziów, z których każda z tych grup może mieć swojego lidera, jednego w oparciu o konstytucję, wiceprezesa, drugiego w oparciu o ustawę zwykłą, pełniącego obowiązki prezesa, i że ten Trybunał się rozpadnie z powodu dwóch władzy. Oczywiście za każdą instytucję ludzką tworzą ludzie. To oni kształtują jej treść. I chcę wierzyć, że jednak uda się odnaleźć w nas wszystkich takiej determinacji, aby to pozostał sąd. Bo tylko wtedy ma sens istnienia dla państwa, jeśli pozostanie Trybunał sądem. Jeżeli ma się stać tylko urzędem do spraw kontroli, jest zbyteczny, pomijając, że nie taka jest jego rola w Konstytucji. Jeśli ktokolwiek tu przychodzi jako sędzia, musi przyjąć to jednak założenie. Przychodzi do sądu, zostawia swój bagaż dotychczasowy, zawodowy, dotychczasowe animozje. Inaczej to nie ma sensu. Lepiej byłoby, aby wówczas nie przychodził, gdy ma inne założenie, bo tu nie chodzi już nawet o konkretne personalia, tylko o to, że musi sobie zdawać tego sprawę. Przychodzi do organu kolegialnego. To nie jest jednoosobowy organ państwa. To minimum cech do współpracy z ludźmi musi mieć. Nie mówię już o jakiejś głębokiej empatii, co byłoby pewnie może i dobre, ale przynajmniej chęci lojalnej współpracy. Widzi pan tę chęć lojalnej współpracy wśród wszystkich obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Daj Boże, aby się udało ją dostrzec. I teraz, wracając po tej serii kłopotliwych pytań, do pana prezesa Rzeplińskiego. Gdyby miał pan kierować rodzaj przesłania swojemu następcy, ktokolwiek to będzie, czy PO prezesa, czy wiceprezes Biernat, to jak by ono brzmiało w 17 słowach? Mieć nad sobą jednego tylko Boga, czyli Konstytucję. To w zasadzie wystarczy. Sędzia to też taki niezwykle specyficzny, sensytywny zawód, że jeżeli sędzia jeszcze przed przyjściem do sądu albo w trakcie, to nie daj Boże, jeżeli się odwołujemy jeszcze do innego Pana Boga, ale On jest nad wszystkim. Mówimy o Bogu, którego wnosić w sobie musi, w swoim umyśle, sędzia konstytucyjny. Wyłącznie konstytucja. Jeżeli choćby, i to nie jest przesada na milimetr, zaczyna być inaczej, to tak jak ogólnie powiem, skorumpowanym funkcjonariuszem publicznym, który raz przymknął oko za jakąś przysługę. Takie akademickie tego przykłady są w zakładach karnych, jak raz przeniesie kawałek na jointa, to już jest uwikłany w korupcję do końca. Uczciwym wobec Konstytucji to jest przesłanie, które dla sędziego powinno być oczywiste. Nic w życiorysie, co może innych czy jakąś grupę ludzi stwarzać im nawet najmniej otwartą furtkę do nacisku, bo wtedy mamy, jak mówił pewien astronauta Houston, we have the problem. Tak nie było w Trybunale przez 9 lat, a
w sumie służyłem, bo obok tego, o czym mówimy tutaj i pan sędzia powiedział, takie naturalne poczucie służby ma kapitalne znaczenie, konstytutywne znaczenie, że no, służymy nie swojej wygodzie, nie z i niczemu, nikomu innemu niż jakości prawa w Polsce, a bez prawa, bez dobrego prawa, prawa, które budzi zaufanie i Polaków, i tych, którzy tutaj chcieliby zainwestować swoje życie. Jak się komuś od razu by otworzyła klamka na tych, co pasożyty mają, to oczywiście proszę to wyłączyć. To było obraźliwe wobec innych, ale myślę również o tych, którzy mogą tu zainwestować 10 milionów dolarów, ale bez dobrego prawa nie zrobią tego. Obojętnie, czy to będzie Jankes, czy Chińczyk, czy nie daj Boże Niemiec, czy nie daj Boże Rosjanin, nie daj Boże dla tych, którzy patrzą na to w inny sposób. Prawo, stabilne prawo, dobre prawo, prawo w razie sporu kontrolowane przez sąd, który, jak powiedział sędzia Zubik, po deliberacji, często po kłótni, ścieraniu się i ucieraniu się poglądów. No, takie przesłanie. Jak powiedziałem, tę służbę sędziowską pełniłem tutaj w sumie z, jak ja odchodzę, no to razem będzie 29 sędziów. 29 zupełnie różnych osobowości, historii, poglądów, szkół prawniczych, dyscyplin prawniczych, które reprezentują, ale również historii, znakomitych historii zawodowych w praktyce prawniczej, adwokackiej zwłaszcza. To niesamowity przywilej z kolei. Praca tutaj to ciężka orka, ale praca z takimi ludźmi to był dla mnie wielki przywilej. Bardzo się cieszę, ale jak wszystko, co piękne się kończy, też poprzednio pracowałem z 18, znaczy 17, a ja 18, prawnikami ze wszystkich kultur prawnych na świecie jako członek Komitetu Praw Gospodarczych i Społecznych Narodów Zjednoczonych. To też był i bardzo ciężki obowiązek, i też służba sędziowska, też przysięgaliśmy być absolutnie niezależni. I takich zresztą się tam szuka. I trudniej zostać członkiem tego komitetu niż nawet członkiem Sądu Konstytucyjnego. I też no, myślę, że tak tam pracowałem, z takim przekonaniem, że służę więcej niż tylko dobru współobywateli, ale szerszemu dobru. To od państwa, z kolei dziennikarzy, zależy absolutnie najwięcej. My naprawdę jesteśmy i nie możemy być, nie będziemy mieć tutaj żadnych możliwości czy instrumentów, żeby powiedzieć, kto jest kto. Stąd w projekcie ustawy, który przedstawiliśmy prezydentowi Komorowskiemu w styczniu 2012 roku, procedura od daty, która kończy kadencję sędziego, procedura powoływania nowego sędziego, szukania, oceniania, przyglądania się miała trwać 4 miesiące, tak żeby ten prawnik mógł zostać sędzią konstytucyjnym, który naprawdę oprze się wszelkim zarzutom, a ostatecznie przekona większość posłów na Sejm oddających temu prawnikowi inwestyturę. I z chwilą głosowania, kiedy marszałek ogłasza wyniki głosowania, ten prawnik jest wybrany na 9 lat na sędziego konstytucyjnego, ale żeby tak się stało, to olbrzymia rola i organizacji pozarządowych, no oczywiście klubów parlamentarnych, ale dziennikarzy, bez dziennikarzy, z ich instrumentami dochodzenia do faktów, porównywania tych faktów, badania i ogłaszania opinii publicznej. W żadnym państwie
trudno oczekiwać, że to będzie optymalny skład tej grupy mającej wielką władzę. Jak powiedział i słusznie Ludwik Dorn, którego jakie szczęście, że mamy kogoś o takim z myślą analitycznym. Europą rządzi 450 sędziów. I sporo w tym prawdy. To są sędziowie, którzy niby są w drugim szeregu. Sędzia nie tworzy prawa, sędzia je kontroluje. Tworzą prawo politycy, czy to parlamentarzyści, czy tworzone jest przez gabinety, przez rządy, to prawo podustawowe. Ale ostatecznie o tym prawie, o jego jakości orzekają sędziowie i bez niezależnego, integralnego sądu konstytucyjnego. Jak to mówi przysłowie, hulaj dusza grzechu nie ma. I rzeczywiście, no jakbyśmy zdjęli wszystkie znaki drogowe, to jak znam także naszych sędziów, szybko by jeździli. A tak, i przecież ile razy państwo pewnie wjeżdżając do, choćby do naszego zachodniego sąsiada i inaczej. Znaki te same tak naprawdę, szosy też te same, nawet u nas już są lepsze niż u naszych braci Germanów, a inaczej jedziemy. To przekonanie, że to jest prawo, które powinno być przestrzegane, nie dlatego, że się boję kary, ale dlatego, że to, ponieważ innym również służy, to ja muszę w tym, co oferuję innym, być możliwie najlepszy, żeby mieć moralne roszczenie o to samo, o taką samą jakość świadczeń ze strony tych innych. My jako sędziowie oczekujemy, przecież po to robimy dzisiaj. Sędzia Zubik o tym mówił, uzasadniając wyrok. Oczekujemy jednak, że parlament, prawodawca weźmie pod uwagę to, co zostało powiedziane dzisiaj i to, co będzie przedstawione w obszernym uzasadnieniu. I nie oczekujemy na publikację naszego wyroku. On musi być opublikowany. To musi też już jest niedobry. Po prostu nie sposób sobie wyobrazić, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego może zależeć od woli kogoś, kto nie jest sędzią. Sędziowie też nie decydują o tym. Skoro za wyrokiem głosuje określona większość, czy wszyscy, to my też musimy być podporządkowani temu wyrokowi. I dzisiaj to też, i zobaczą to państwo w naszym uzasadnieniu, braliśmy pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy naszego Trybunału orzekając w tej sprawie. Bo to rodzi też zaufanie do naszego sądu, że nie działamy od ściany do ściany, od większości do większości. Ludzie muszą mieć zaufanie do prawa. No, nic nie poradzimy na to, że prawo jest takie ważne. Tak jest po prostu, a my nie wiadomo dlaczego zostaliśmy prawnikami. Ja też nie wiem dlaczego, no, ale zostałem prawnikiem. Jeśli może, skoro wróciliśmy już do tego wyroku, to jeszcze tylko dwa pytania do pana profesora Zubika. Kończąc uzasadnienie, oświadczył pan rzecz taką nie do końca precyzyjną. Mianowicie stwierdził pan, że jak najszybciej ustawodawca powinien przywrócić konstytucyjność przepisów, o których była mowa. Zwykle Trybunał opisuje to jak najszybciej terminami do 18 miesięcy. Chciałbym zapytać, czy to jest świadomy zabieg, czy to jest niedopatrzenie? Dlaczego tak? Kiedy ustawodawca powinien to zrobić? I przy okazji jeszcze jedno drobne pytanie. To może ciągle jako prezes pozwólmy panu sędziemu odpowiedzieć na to pytanie, a pan zada kolejne. Proszę państwa, są takie sytuacje, gdzie sięgnięcie po rozwiązanie, które daje tekst konstytucji, czyli że Trybunał wskazuje inny moment wejścia w życie swojego orzeczenia niż dzień ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, służy jakimś racjonalnym celom. Na przykład stabilizacji tak, aby obywatele nie byli postawieni w sytuacji jeszcze gorszej niż obowiązujący przepis konstytucji. To raczej jest rozwiązanie, które ma służyć ochronie obywateli,
aby wyrok Trybunału stwierdzający niekonstytucyjność jakiegoś przepisu nie doprowadził w jakichś jednostkowych sytuacjach do pogorszenia tej sytuacji obywatela. Tutaj nie mamy tego do czynienia. Pozostajemy w sferze organów państwa. Poprawnie rozumiana konstytucja nakazuje organom państwa współdziałać. Patrzeć sobie na ręce, hamować rozwiązania. Taka jest rola właśnie Trybunału. Trybunał ma hamować ustawodawcę wtedy, kiedy ten przekracza luz wyznaczony mu w konstytucji. I sytuacja, którą myśmy dzisiaj mieli do czynienia, czyli orzekanie o tym, o tych przepisach, które zostały, które odbierały kompetencje należne Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji z konstytucją, nie wymagało wskazywania jakiegoś późniejszego momentu. Tu jak najbardziej jest pożądane, aby Trybunał, aby Sejm jak najszybciej uzgodnił teraz ustawę o Radzie Mediów z wyrokiem Trybunału, czyli inaczej rzecz ujmując, z konstytucją. Stąd wyznaczanie, bo przypomnę, że konstytucja dawała nawet by 18-miesięczny termin, ale nie jest pożądane pozostawianie w tej sytuacji przez tak długi okres. Więc w tym wypadku stąd nie jak najszybciej powinien to uzgodnić teraz te przepisy z konstytucją. I jeszcze to już szczegół, aczkolwiek zwracający uwagę. Skoro statuty takich instytucji jak Polskie Radio i Telewizja Publiczna nie zostały zatwierdzone, skonsultowane z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, czym naruszyły, czym naruszono przy tworzeniu tej ustawy konstytucję, to czy one są legalne? Nie bez powodu polska konstytucja rozróżnia niekonstytucyjność i kwestie legalności. Trybunał się nie wypowiadał co do sposobu zmiany statutu. Powiedział, ze względu na konstytucyjną rolę Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji musi mieć udział, decydujące znaczenie przy zmianie również statutu, przynajmniej tak długo, jak ustawodawca wybrał ten model organizacji. Jest prawdą i to jest poniekąd odpowiedź na poprzednie pańskie pytanie. Niewyznaczanie dłuższego terminu. Pozostaje bowiem pytanie, że przecież te spółki pozostają również w obrocie handlowym. A teraz jest rolą sądów. Jak skorzystają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który ostatecznie pod tym względem orzekł o niekonstytucyjności takiego rozwiązania. Ale to już jest rolą sądów, które teraz będą oceniały w poszczególnych sytuacjach poszczególne przepisy. I to powinno raczej zachęcać ustawodawcę do jak najszybszego zaingerowania w tekst. Dziękuję bardzo. To ja króciutko, jeśli jeszcze mogę, do pana prezesa dwa krótkie pytania. Po pierwsze, jakie pan ma plany, powiedziałbym zawodowe? Odejdzie pan w stan spoczynku po 19 grudnia. Jakie ma pan dalsze plany właśnie dotyczące swojej działalności prawniczej chociażby? I po drugie, pana zdaniem, w jakiej formie, w jakiej kondycji, to chyba lepsze pytanie, zostawia pan Trybunał Konstytucyjny swojemu następcy? Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, no to będę robił to, co lubię bardzo. Być profesorem i nauczycielem akademickim. Jestem kierownikiem dużego grantu badawczego i uczestnikiem jako badacz drugiego grantu, którym kieruje znakomity mój kolega z Trybunału. I drugie pytanie. Trybunał nie ja zostawiam, a został postawiony w sytuacji, w której Sejm wybrał do Trybunału 18 prawników, 18 sędziów, a Konstytucja mówi, że jest ich tylko 15. Więc wie pan, jak choćby kroplę innego płynu się wrzuci do nawet niedużego naczynia z innym płynem, to powstaje problem.
I tu politycy stworzyli potężny problem. Bardzo wiele wysiłku włożyłem ja jako prezes i moi koledzy sędziowie, żeby koszty tego wejścia w konflikt, które konflikt jest, co naturalne dla polityków, żywiołem, żeby koszty tego były dla Trybunału, dla jakości naszego orzekania jak najmniejsze. Sami dziennikarze wielokrotnie oświadczali, wieszczyli, że to jest koniec Trybunału. Został dobity, wygaszony. Politycy używali pojęcia wygaszenie. Różne rzeczy mówili. Nie to, że myśmy się, czy ja osobiście tym przejmowałem się. Przejmowałem jako człowiek, jako prezes. Oczywiście martwiło mnie to, że w państwie, które było dzięki wysiłkowi naprawdę milionów Polaków przez te wszystkie długie lata, miesiące i dni od początku transformacji, że to może być tak nietrwałe i że tak łatwo rozpocząć to, co jeden ze znanych mi dobrze, bardzo inteligentnych socjologów nazwał rozwibrowaniem instytucji. Rozwibrować ją, to się nie udało. Nie mogło się udać, bośmy nie pozwolili na to. Ale nie ma nic takiego jak przeciwdziałanie ustawicznym próbom rozwibrowania. Że to jest bezkosztowe, to oczywiście było kosztowe. Ale nie wiem, Marku, ile wyroków wydaliśmy, ale chyba niewiele mniej. A biorąc pod uwagę, że praktycznie w styczniu, w lutym i w marcu orzekaliśmy. W styczniu i w lutym nie orzekaliśmy. W marcu jedna sprawa tylko, bo potem ruszyliśmy i zaczęliśmy orzekać w kwietniu. To w zeszłym roku Trybunał, można powiedzieć, orzekł swój standard, 62 wyroki. Chyba to był rekord, jeżeli chodzi o liczbę postanowień, bo prawie 200 wydaliśmy postanowień. A w tym roku, to myślę, dzisiaj Trybunał w tym roku kalendarzowym wydał ostatni wyrok. Przygotowałem się. Który wyrok, koleżanko, wydał Trybunał? Biuro prasowe powinno wiedzieć wszystko. Ale pod 50. Licząc te wszystkie okoliczności bardzo trudne, to naprawdę jest dobry wyrok, bo szereg spraw musieliśmy odroczyć po to, żeby przeformułować skład Trybunału, żebyśmy robili to, do czego nas zobowiązuje ustrojodawca. Trybunał orzeka. Nie może się zawiesić, nie może się dać zawiesić, nie dał się dać zawiesić. Zawiesiła się wola zwolenników woli na haku niemożności, bośmy nie pozwolili na to w imię właśnie obrony Konstytucji i ochrony Konstytucji. Między innymi artykuł 188. Ustęp pierwszy, który mówi bardzo twardo i bardzo prosto. Trybunał orzeka w sprawach i potem jest katalog tych spraw, w których jest kognicja nasza, kompetencja, w których mamy orzekać, a jeszcze w Konstytucji jest kilka miejsc, które powierzają Trybunałowi kompetencje wydawania ostatecznych orzeczeń. Trybunał się nie dał zatrzymać, bo nie mógł, bo myślę, że w każdym składzie Trybunału do zeszłego roku, od początku jego istnienia, sędziowie z ówczesnymi prezesami daliby sobie też radę, co nie znaczy, że Trybunały w innych tych składach poprzednich by nie zapłaciły za to kosztów. Więc nie jest tak, że odtańczymy tu jakiś taniec zwycięstwa czy radości. Jakkolwiek oda do radości jest czymś pięknym.